Gramy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa razem z Elżbietą Malinowską i Dariuszem Pierogiem. Zacznie się za chwilę Akademia Rozrywki, a w Akademii Rozrywki na początku będą Państwo świadkami, mam nadzieję, miłej, sympatycznej, krótkiej uroczystości. Otóż w Legnicy, proszę Państwa, od wielu lat odbywa się słynny konkurs satyryczny rysowników satyryków, Satyrykon. Najstarszy konkurs w Europie i od 2 lat Satyrykon przyznaje swoje nagrody, szpile Satyrykonu. Kto w tym roku dostał, za chwilę się Państwo dowiedzą. 13 minut po godzinie 14. No i za chwilę, proszę Państwa, ta zapowiadana krótka, miła uroczystość. Przedstawiam Państwu naszego gościa, Grzegorz Szczepaniak, dyrektor Legnickiego Centrum Kultury. Witam, kłaniam się. Organizator Satyrykonu. To powiedzmy może, co to takiego te nagrody szpile Satyrykonu? No, którzy jak nie Satyrykon powinien nagradzać tych, którzy w szpile, w tłuste zatki rzeczywistości lubią wbijać. Tylko Satyrykon, dlatego szpile i dlatego rozpoczęliśmy i na pewno będziemy kontynuować i kultywować tę piękną, świecką tradycję. Ale ja powiedziałem, że Satyrykon to jest przede wszystkim konkurs rysowników z całego świata, rysowników, satyryków. Natomiast szpile nie są przyznawane satyrykom czy rysownikom, nie tylko przynajmniej. Szpile nie muszą być, mogą zostać przyznane. Tak jak w zeszłym roku dostał to pan Raczkowski, który przecież pięknie rysuje, o czym możemy się przekonywać. Ale nie tylko. Generalnie chodzi o to, żeby nagradzać, dostrzegać tych wszystkich, którzy płyną pod prąd, najkrócej rzecz biorąc, i mają w nosie konwenanse, natomiast zachowują zdrowy rozsądek i dystans do rzeczywistości i trochę czasem lubią kopnąć, żebyśmy się obudzili na przykład i stwierdzili, że jednak trochę chyba racji w tym jest, że w szalonym świecie żyjemy. No to proszę Państwa, w tym roku szpilę Satyrykonu otrzymują 2 osoby i powiedzmy, że jedna otrzymają jutro. Tak jest, Tymon Tymański. Świetny muzyk, świetny artysta, człowiek, który się z rzeczywistością nie pieści i za to został doceniony. Otrzymają jutro podczas wernisażu Satyrykonu w Centrum Kultury Łowicka w Warszawie. Tak jeśli jest. Ktoś z Państwa ma ochotę zobaczyć tę wystawę i uczestniczyć w tym wręczeniu, to zapraszamy. Na którą jutro? Do godziny 18:00. Bardzo serdecznie wszystkich tam powitamy. No a ta druga osoba zaraz się... No to powiedzmy, kto to jest w ogóle. No powiedzmy to, pan Robert Górski. Z Kabaretu Moralnego Niepokoju. I proszę Państwa, to jest naprawdę niemożliwe. To jest spontanicznie, wszystko to się dzieje, niespodzianka. Robert jest, zdaje się, na korytarzu tutaj przy naszym studiu i zaraz, bardzo proszę, możesz już, proszę bardzo. Jakie zaskoczenie, Robert Górski. Tutaj brawa się powiedzieć. Wchodzi. A tu, o, Grzegorz. Tak, dzień dobry. Cześć. Co tu się dzieje? Zapraszamy cię usiąść gdzieś w okolicy mikrofonu. Robert Górski, zostałeś laureatem szpil Satyrykonu. Jednej szpili. Kiedy? No teraz dostaniesz. W tej chwili? Tak jest. Szpile nie szpilą, to ważna różnica. Taka krótka obsługa szpili. Na szpilę można patrzeć z przodu, z boku, z tyłu, z góry. Nie radzę patrzeć z dołu, bo można się znaleźć pod pantoflem, a to niekoniecznie musi być przyjemne. Natomiast szpila jest nagrodą przyjemną, zacną, wyjątkową. I bardzo dziękujemy, że możemy ją wręczyć, co niniejszym oficjalnie czynię. Bardzo dziękuję. Wspaniała. To niestety nie, wręczanie jest mało radiowe. Aha, do której kamery pokazać? A, nie ma tutaj, do tej, nie, tu ci się światełko nie ma kamer, bardzo dziękuję. To rzeczywiście, chcę powiedzieć, że ta nagroda jest dla mnie wyróżnieniem. Och, naprawdę? Nie, bardzo dziękuję, to bardzo mi miło, że ktoś dostrzegł moją postać skromną, która od paru lat bawi się w kabaret i do tego stopnia, żeby ją nagrodzić. Więc jest mi bardzo miło, tym bardziej, że grono, słyszałem, jest bardzo zacne.